Chciałem zapytać o to, co się dzieje z jeziorem i tak zaczynać od chronologii, czyli kiedy pojawiły się jakieś zgłoszenia i czego dotyczyły? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj w godzinach tak od około między 14 a 15 zauważyli ratownicy przebywający na naszym kąpielisku przebarwienie na wodzie, dosyć duża plama, piękny kolor turkusowy zresztą. Przebywałam w tym czasie akurat z rodziną rekreacyjnie również na wodzie i tak się cieszyłam z tego koloru do momentu, kiedy nie poczuliśmy zapachu. Momentalnie w tym momencie, kiedy poczuliśmy zapach, właśnie otrzymałam od pana Borkowskiego informację, że zamykamy kąpielisko. Powiedziałam, że tak jak najbardziej, bo widzę, co się dzieje. I tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Pierwsze oczywiście myśli to matko jedyna, co się stało, ktoś coś zrobił, tak, ale no nie mamy takich informacji, nie wiemy, co się stało w tej chwili. Są pewne przypuszczenia, ale no nie są one ani potwierdzone niczym naukowym autorytetem żadnym, w związku z tym naprawdę trudno mi tutaj komentować, co się stało na jeziorze. W takim razie zamykamy kąpielisko i co się działo dalej? Zamknęliśmy kąpielisko, wywiesiliśmy czerwoną flagę, ona wisi do tej pory. Wczoraj wieczorem około 22 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki wody z Zatoki Miejskiej. Natomiast dzisiaj o 10 rano sanepid z Nowej Soli pobrał próbki z kąpieliska już, ponieważ takie badania są regularnie wykonywane na naszym kąpielisku. Przedwczoraj było takie badanie, no ale w związku z zaistniałą sytuacją zaprosiliśmy sanepid ponownie, żeby pobrał takie próbki. W piątek rano będziemy mieć wyniki, jeśli chodzi o sanepid. Jeśli chodzi o WIOŚ, to z tego co wiem, jest zwołany sztab kryzysowy w gminie i jest mobilne laboratorium, które przemieszcza się wokół Zatoki Miejskiej i pobiera próbki wody. Tyle mi wiadomo na ten czas. Wspominała pani, że są różne przypuszczenia co do przyczyn. Pojawiające się w takiej sferze portali społecznościowych, w sferze medialnej jest również przypuszczenie, że może być z tym związany ewentualny wyciek nieczystości z Domu Kultury w Sławie. No, z racji tego, że to jednak podległa jednostka, zapytam się, czy gdzieś takie coś mogło mieć miejsce i czy to zostało sprawdzone. Znaczy ja nie wiem, czy już po prostu jak dużo historii można wymyślić i teorii spiskowych. Dom Kultury w Sławie jest przyłączony do kanalizacji i nie ma możliwości, żeby cokolwiek z niego wyciekło, chyba że pęknie rura. Natomiast gdyby do czegoś takiego doszło, to oczywiście ZWiK by tutaj interweniował. Nie ma podstaw do tego, żeby twierdzić coś takiego. Poza tym, jeśli zobaczymy na zdjęcia i zobaczymy, jaka była skala tego, co wczoraj się stało, no to twierdzenie, że to jakieś szambo, czy wywiezienie jakiejś beczki, czy jakiś odstojnik, no to po prostu chyba ktoś ma brak wyobraźni całkowity. Zapytam jeszcze, czy dochodzą do pani tutaj już ze środka jakieś głosy przedsiębiorców, ludzi prowadzących lokale, którzy się obawiają tego, co dalej z sezonem? Znaczy, jeżeli popatrzymy na to, jak daleko w świat poszła informacja o tym, że dosłownie, cytuję, katastrofa ekologiczna na Jeziorze Sławskim, no dzierżawcy są bardzo oburzeni. A czy ludzie, którzy mieli rezerwację już w Sławskim Centrum Kultury, dzwonili, pytali? Tak, dzwonili, pytali, chcieli anulować rezerwacje bądź skracać pobyty. Nie wyraziłam na to zgody, ponieważ no, nie należy popadać w panikę. Trzeba poczekać ze spokojem na wyniki badań wody. Jeżeli one będą pozytywne, to oczywiście pozytywne w sensie dla nas pozytywne i dla ludzi, to oczywiście kąpielisko zostanie otwarte i będzie można się bezpiecznie kąpać. Natomiast do momentu, kiedy nie mam takiego potwierdzenia, to nie otworzę kąpieliska, mimo że może to powodować pewne straty finansowe. Natomiast no, bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, ludzi, dzieci jest najważniejsze.